Cześć, witam Was serdecznie, Retro Szpunta Wam się kłania. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku, w którym to będę chciał Wam zaprezentować tak na szybko kolejną już nowość wydawniczą, jeśli chodzi oczywiście o gry wydawane na Commodore 64. Mam tutaj na myśli grę MW. Ultra Grata została wydana 18 lipca 2020 roku przez Protovision. MW Ultra to reinterpretacja oryginalnej gry Metal Warrior, wydanej w 1999 roku, w której przejmujemy kontrolę nad głównym bohaterem Janem, który odkrywa spisek. No i będziemy musieli użyć swojego sprytu, swoich umiejętności, aby stawić czoła gangom ulicznym, dobrze wyszkolonym żołnierzom, dzikim zwierzętom, robotom, dronom. No i wszystko po to, by odkryć prawdę o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Gra bogata jest w wiele funkcji. Oprócz bardzo dużej ilości broni mamy możliwość przeszukiwania setek miejsc, zbierać. Mamy możliwość dodatkową broń, amunicję, gotówkę i zbroję, a pozostałe przedmioty będziemy mogli sobie zakupić w czarnorynkowym sklepie. Gra daje do pewnego stopnia poczucie bycia grą z otwartym światem, mamy możliwość wchodzenia w interakcje z innymi postaciami w grze. No a wersja kolekcjonerska gry w dużym big boxie zawiera pozłacany cartridge z grą, mapę miasta, pięknie wydaną instrukcję w formacie A5, apteczkę pierwszej pomocy, no oraz wykonaną na zamówienie kostkę do gry na gitarze. MW Ultra to świetny tytuł, który oferuje interaktywną, przygodową rozgrywkę akcji w ramach wciągającego środowiska fabularnego. No jest to niewątpliwie gra, która tak naprawdę przesuwa Commodore 64 do granic technicznych jego możliwości. No i oczywiście możemy ową grę zakupić zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej bezpośrednio ze strony wydawcy.